Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy dużo rzeczy, no może nie dużo rzeczy do załatwienia, ale jest parę takich rzeczy, co chcemy je wdrożyć do naszego mieszkania. Parę takich jakby może wykończeniowych, troszkę takich ozdobnych. Zobaczycie w każdym razie po drodze. Oksia się teraz maluje, ja będę ścielił nasze łoże i zabieramy się do ataku. O, to chciałem powiedzieć. Zabieramy się do ataku na miasto. Łóżko już jest idealnie zaścielone. Brakuje tylko jeszcze Okci ulubionych elementów. O! Idealnie. Fajnie jest. Dzień dobry. My dzisiaj naprawdę mamy dużo w planach, jeżeli chodzi o zakupy w mieście. Aktualnie będziemy mierzyć okna, bo chcemy powoli zabierać się za zamawianie plis. Ale nie wiemy, czy bardziej będzie nam się opłacać zamówić je z internetu, czy kupić na miejscu, no bo niby w internecie jest taniej, ale wiecie, wtedy trzeba też sobie organizować kogoś, kto to zamontuje, chyba że zrobimy to sami, ale wtedy nie wiadomo, czy zrobimy to dobrze. Więc zobaczymy, pojedziemy do sklepu, w którym właśnie sprzedają takie rzeczy, dowiemy się, ile to będzie tutaj kosztować i wtedy porównamy sobie, co po prostu będzie dla nas lepsze. Na pewno nie będziemy kupować plis od razu do wszystkich pomieszczeń, bo po pierwsze sypialnia i tak jeszcze długo, długo nie będzie skończona, a najważniejsze no to tutaj i kuchnia. Więc tak. Pierwszy atak Kaufland. Mam nadzieję, że cię nie uczuli. Ja też trochę się boję, ale no dobra. YOLO. Gdzie jesteśmy teraz, Kapinio? W Żydlu. Przyjechaliśmy tutaj, bo w Kauflandzie nie ma krajalnicy do chleba, a nie było nikogo, kto by go nam pokroił, więc pofatygowaliśmy się do Lidla, bo tutaj możemy sobie sami pokroić chleb i uwierzcie na słowo, tak jest szybciej. Świnoujście jest małe, więc tutaj jest jakieś, nie wiem, 300 metrów z jednego sklepu do drugiego. Jest drugi i ostatni sklep spożywczy, a potem atakujemy właśnie takie bardziej już mieszkaniowe, domowe sprawy. Si. Dowiecie się zaraz. Jesteśmy już po zakupach takich bardziej jedzeniowych czy spożywczych, a teraz szukamy sklepu z oknami, takimi akcesoriami okiennymi w tym naszym cudownym mieście, bo potrzebujemy osłonek na zawiasy. To jest bardzo ważna rzecz, osłonki na zawiasy. A po drugie, chcielibyśmy wymienić klamki. Między innymi wymienić klamki w kuchni, w oknie. Oczywiście klamki w kuchni w oknie, bo w drzwiach to nadal nie mamy. Ale to zamawiam wkrętarkę i zaraz będę to robił. No to jest po prostu nasze szczęście i kwintesencja świnkowa. To po pierwsze. Po drugie, tam obok też był jakiś sklep, ale przenieśli go, więc idziemy w te inne miejsce. Ale między innymi tutaj były też jakieś rolety i tym podobne i plisy i chcieliśmy właśnie się zainteresować, tak jak Okcia mówiła. No ale wiecie, jak to się mówi? Dupa. Idziemy dalej. Okej, udało nam się znaleźć sklep z roletami i takimi rzeczami okiennymi. I szanowni państwo, pamiętacie, jak mówiliśmy, że my ogólnie ze wszystkim się zgadzamy i nie mamy problemu z dobieraniem rzeczy do mieszkania? I tak było, właściwie od początku. Drzwi, płytki, panele, blaty, meble. Wszystko nam się podobało takie samo, więc nie było problemu. I uwaga, nastał ten wiekopomny moment. Zasłony na okna. I ja w ogóle mam wrażenie, że my od początku powiedzieliśmy sobie, co nam się nawzajem nie podoba. I ja powiedziałam Kapiemu, że mi się nie podoba to, co on wybrał, a on powiedział, że jemu się nie podoba to, co ja wybrałam. A jednocześnie, gdzie mówiliśmy już o tym, że chcemy plisy, i Kapi powiedział tak, plisy. A teraz mówi, że on chciał coś, co ja powiedziałam, że już mi się nie podobało i w ogóle jakby totalnie nie było tematu i kompletnie się nie dogadaliśmy. To znaczy ja chciałbym coś, co działa jak plisy, taki system plisowy, żeby tak faktycznie można było na tym grać jak na jakiejś, nie wiem, harmonii, ale żeby te wnętrze, czyli ta płachta, która jest do środka, te płótno do środka włożone, wyglądało inaczej. Po prostu, bo ja bym chciał takie właśnie rolety tam, co się zwie dzień, noc, czy jakoś tak, no może ktoś ogarnie, o co chodzi. A mi się te dzień, noc nie podobają, a dwa, że są kompletnie niepraktyczne dla nas. I Kapi doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie chodzi o to, że mi się podobają. Podoba mi się kolor, jaki tam jest, taki jasno-szary z białym na przykład. To fajnie by się komponowało wszystko. Ale właśnie przez to, że te rolety dzień-noc są, Okcia mówi, że niepraktyczne, a dwa, że niestety działają właśnie jako roleta.
Czyli nie działa tak, tylko właśnie tylko góra-dół. Ty, Gabi, musisz sobie sam zaprojektować nowe zasłony, takich jak jeszcze nikt nie wymyślił. Ja wiem, chyba powinienem coś takiego patentować. Więc ogólnie... W naszym sklepie internetowym Okucie i Kapcia będą świetne rolety. Zapraszamy za 20 lat. Więc ogólnie jesteśmy niedogadani, nic nie jest ustalone i jak zwykle po prostu... Nie po naszej myśli. No nie, i na dodatek jeszcze nie da się tak łatwo ogarnąć osłonek na zawiasy. Bo myśleliśmy, że to będzie prostsze. Myślałem i nie wiem, wydaje mi się, że może i będzie proste, ale kurde, mamy białe okna, a te zawiasy są szare i ciemno-szare. I to wygląda tragicznie po prostu. Idziemy dalej! I jesteśmy w końcu w domu. Ja już ściągnę te okulary, bo się tylko odbija wszystko. O, już widzę. Tak średnio, ale niech będzie. Tak, jesteśmy w domu. Kupiliśmy, co mieliśmy kupić, przynajmniej tak mi się wydaje. Ogólnie spędziliśmy w mieście chyba ponad 2 godziny. I byliśmy w jednym miejscu z roletami, jeszcze po tym klipie, który przed chwilą widzieliście. I wybraliśmy sobie coś, co ostatecznie nam się obojgu podoba, prawda? No, no jako tako. Ogólnie jest ok. Można powiedzieć, że troszkę ode mnie, troszkę od Okci wyszło, więc jest chyba ok, ale no wiadomo, nie jesteśmy pewni nadal. Nie, nie, jeszcze się nie zdecydowaliśmy, bo chcemy jeszcze pobiegać po innych miejscach, ale wstępnie przynajmniej wiemy, co będziemy chcieli. Kapi się też przekonał do plisów. Tak, bo pani mi pokazała, jak powinny wyglądać plisy po prostu. Tak, bo Kapi widział nie takie i no nieważne. W każdym razie już ostatecznie się zdecydowaliśmy, że to będą plisy. Kolor też już wybraliśmy, na razie będą to tylko plisy do kuchni, bo tam najbardziej nam zależy, żeby one były już. Przynajmniej jak najszybciej, bo już to za dużo powiedziane. No tak, no w kuchni będzie to póki co najważniejsze, a do dużego pokoju to wiecie, duży pokój, dużo okien, trochę dużo kasy, więc tutaj na razie spokój, tak jak Okcia wcześniej mówiła, sypialni póki co nie ruszamy tam, może sobie być, dopóki tam nie ma łóżka i nie siedzimy tam, to... To prawda. I przy okazji w mieście złapaliśmy kuriera, który nam przywiózł już ozdobę do kuchni, o której wam ostatnio mówiliśmy. I zaraz wam ją pokażę. Jest to taki napis Bon Appetit i szczerze jestem średnio zadowolona. Na stronie wyglądał o wiele lepiej. Przede wszystkim jeden z minusów jest taki, że nie jest czarny, więc no, wiedzieliśmy to już zamawiając i wiedzieliśmy, że będziemy musieli go pomalować znowu. Ale to w sumie nie był dla nas jakiś wielki problem. Jest fajnego rozmiaru, taki idealny dla nas. Mógłby być ciut większy, ale... W ogóle materiał z jakiegoś zrobiony, niby to jest jakiś drut. No to jest drucik. Ale jakiś taki gumowy, tak się wygina dziwnie. I w ogóle był spakowany do takiej wielkości kartonu. I ten napis był jakby złożony, przez co on jest teraz lekko wygięty. Tak, nie ciekawe, wiem, czy to tak... się naprostuje, czy musimy to jakoś no właśnie, przyciskać. Tak bardzo niepraktycznie, ale przyłożymy zaraz do ściany i zobaczymy, czy nam się to będzie w ogóle podobać. Bo jeżeli nie, to odeślemy i znajdziemy inny, ale naprawdę nie znaleźliśmy jeszcze takiego, który by nam się podobał. Ten był najbliżej. Tak, wszystkie zresztą były wielkie, a my tu nie mamy za dużo miejsca na górze. Więc no, zobaczymy. Tak by się to prezentowało i teraz jak na to patrzę, to wydaje mi się, że jest za mały. Jest taki z dupy trochę. Już drugi raz użyliśmy tego słowa dzisiaj. Znaczy wiesz co, no mógłby być. W sumie nie zależy mi na tym, żeby był większy. Tak pewnie jak się będzie patrzeć na całą kuchnię, to właśnie będzie... Oj, coś klikam. To będzie właśnie idealnie, ale no nie wiem, czy nam się podoba. Musielibyśmy zawiesić i tak trochę... Wydaje mi się, że irytujące jest to, że on jest pogięty. Tak. No. Przez co on też z tyłu nie ma jakby miejsc na zawieszenie. I teraz trzeba byłoby na przykład tu zrobić wkręt i tu w jakichś miejscach dziwnych. Żeby i to byłoby równo. Bardzo widoczne. No nie, aż tak bardzo nie. Wystarczy jakiś gwóźdź w takim samym kolorze. Nie gwóźdź, tylko będzie musiał być wkręt, który będzie miał główkę dosłownie... No dobra, o to chodzi. Wielkości takiej. No. To jest duże po prostu. To chodzi, że to jest duże. No dobra, zobaczymy. W każdym razie no, jesteśmy średnio zadowoleni, nie ma tragedii, ale myśleliśmy, że będzie to trochę porządniejsze, szczególnie, że kosztowało jakieś 50 zł, także... No, za taki drucik 5D i w ogóle ta strona to... To jest jakieś nieporozumienie, jeżeli chodzi o ceny i to nie pierwszy raz ci mówię. Ponieważ zamówiliśmy to ze strony West Wing, ciągle klikam,
No i tak mają wysokie ceny, ale jednocześnie mają tam rzeczy, których nigdzie indziej nie znajdziemy, no bo taka jest prawda, więc jeżeli faktycznie na czymś nam zależy, czego nie ma nigdzie indziej, no to ta cena jest jeszcze do przełknięcia. No okej, ale faktycznie, poduszki mieli ładne i to trzeba im przyznać, jak się mówiła, że nie znalazła podobnych nigdzie. Były drogie, ale były ładne, no dobra, coś za coś. I ale porządne. Okej, okay. Ale ten kawałek drutu... No to jest nieporozumienie. No to jest jakieś... No coś jest nie halo moim zdaniem po prostu. Dlatego, no nie wiem, zastanowimy się. Jeżeli znajdziemy w przeciągu najbliższych dni coś bardzo podobnego, fajnego, może ciut większego, no, to może odeślemy. A jak nie, to już niech to zostanie, posprejujemy, powiesimy, oła, i zobaczymy, czy będzie nam się podobać. No, ja ogólnie już na początku jestem nastawiony na anty. Już jestem nastawiony na to, że ja staram się nie, bo jeżeli ja jeszcze będę w tym na anty, to już w ogóle... To już możemy pakować. Tak. A dziś na obiad pomidorowa od mojej mamy i... Właśnie podgrzewałam ją w naszych garnkach, na naszej płycie. I muszę wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyborów. I płyta, i garnki sprawdzają nam się naprawdę świetnie. W ogóle ta opcja Boost, o której nie mieliśmy pojęcia i właśnie dużo z was nam podpowiadało, o co w tym chodzi. Znaczy, to wiedzieliśmy, że to chodzi o to, żeby szybciej się zagotowała woda czy cokolwiek. Ale myśleliśmy, że może są jeszcze jakieś inne funkcje, ale ten Boost to jest normalnie cud nad świną. Jakby nikt chyba nie wpadł na lepszy pomysł niż Boost. Więc tak, jemy pomidorową i będzie na nas czekać może jeszcze dzisiaj jedna przesyłka, więc znowu będziemy musieli wyjść do miasta. Także dzisiaj zalatany dzień. O Boże, nasz kolejny zakup, którego jeszcze nie, w żaden sposób tutaj nie przewidujemy w najbliższym czasie, ale musimy kupić stół, bo jemy sobie tak naprawdę na kolanie. I Gabi przed chwilą usiadł na łóżku i zaczął jeść. Tyle, że zupę trzymał na kolanach i całą łyżkę niósł aż do buzi. Oczywiście to wszystko kropi, no spada z tej łyżki. A szczególnie jak się ma Parkinsona, jak ja. Więc zobaczcie, jak wygląda Gabi. Teraz jest bezpiecznie. No jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie i ja wiem, że mógłbym usiąść sobie przy moim biurku, ale chcemy wspólnie zjeść ten obiad. Więc w takim razie będziemy sobie oglądać go w taki sposób. Ja będę tak oglądał, bo nie będzie miał cię. A jak ona pobrudzi, ale ją. Ale nieprawda, ja nie pobrudzę. O mój Boże. Obejrzeliśmy, co mieliśmy obejrzeć. Zjedliśmy, co mieliśmy zjeść. A teraz przyszedł czas, żeby spełnić, można powiedzieć, obietnicę Okci, a na pewno już plan Okci. Czyli naszą randkę. A gdzie idziemy? Mówiłaś ostatnio, prawda? No, ale nie wiem, czy idziemy w to samo miejsce, bo nie wiem, czy jest jeszcze otwarte. Ja wiem, że jest otwarte, więc właśnie tam idziemy. A, sprawdzałeś już? Sprawdzałem. Żebyś nie wpadł przypadkiem, bo Capi oczywiście musiał najpierw sobie zagrać. Oczywiście, to było najważniejsze. Nie najważniejsze, nie doła. Nie najważniejsze, ale to było na równi ważne. Zresztą oboje wiedzieliśmy, że musimy iść tam do tego miejsca, jak już się troszkę ściemni. Ale bo jest wtedy przyjemniej i w ogóle. Capi. Dlatego właśnie poczekaliśmy, aż się ściemniło. Ściemniło się. Jak ty powiedziałeś mi, ale ja dopiero gram pierwszą rundę. Jak takie smutne. No tak, bo ty mi zarzucałaś, jakbym cały dzień siedział. Dziewięcioletnie dziecko! Dobrze, dzisiaj robię nockę i wy mi świadkiem. A my chcemy wejść tutaj. Mam nadzieję, że jest miejsce. Okcia mówi, że coś tam widziała, więc powinno być miejsce. A w środku zobaczymy, co dorwiemy. To jest pijalnia czekolady ogólnie, więc pewnie czekoladę. No i jesteśmy. Udało się dostać do środka. Było ciężko, bo ogólnie nie było nikogo w środku. Więc wybraliśmy sobie fajne miejsce i mamy do picia czekoladki. Tak. Na gorąco, też masz na gorąco? Mhm. Jeżeli ktoś jest głodny albo ma ochotę na coś słodkiego, to bardzo przepraszamy, ale to jest naprawdę bardzo dobre. Kiedyś byliśmy tutaj z Capim na walentynki i tak się złożyło, że dostaliśmy miejsce obok byłej dziewczyny Kacpry. Było bardzo romantycznie, było, cudowna atmosfera. Ja nie zwróciłem w ogóle uwagi, że ja sobie pewnie ty tylko tak. Nie, no. Ja to nawet nie powiem, zapomniałem. A nasz tak. Zatęskniłeś. Zapomniałem, że taka akcja miała miejsce. Tak. Kompletnie, no. A ja to bardzo zapamiętałam. No i właśnie, bo ty rozpamiętujesz rzeczy, których nie warto pamiętać. No, takie jesteśmy. Sens. Mniami. Everything about you.
taka wypita, było bardzo dobre, chociaż strasznie słodkie. Tak, ale... zwykle, nie zawsze jak się pije żadną czekoladę, to ona jest tak słodka, że końcówki naprawdę ciężko jest wypić. No, ale ja teraz proponuję, żebyśmy przeszli się nową promenadą do auta zamiast tędy. Dobrze, tylko znajdę kluczyki do auta. Bo jest bardzo przyjemna. Będziemy... Jezu, nie mów, że znowu gdzieś zgubiłeś. Nie, zobaczymy. Bo jest bardzo przyjemna pogoda, jest tak ciepło, w końcu, świnoujście, jest ciepło, a jeszcze jest tak późno, bo już jest prawie 20. Tak, dzisiaj jest bardzo przyjemna pogoda i bardzo fajna do spacerowania. Zero wiatru, co dla Świnoujścia to jest bardzo dziwne, bo tu zawsze wieje. Prawda. I trafiliśmy do domu zgodnie z obiecaniami, co? Zgodnie z moją obietnicą. Dzisiaj robię sobie nockę i będę całą noc grała. Jak nie całą, to tak z połowę, wiadomo, bo ja tam około pierwszej w nocy już zasypiam. Więc no jak to na staruszka przystało, zasypiam bardzo szybko. A Oksja w tym czasie robi sobie paznokcie. W jakim kolorze? W kolorze bluzki. Widzę, dojrzałem w kolorze bluzki. Dajcie znać, jak wy robicie paznokcie, bo ja na kolanie. Na pewno będą świetne, zresztą zobaczycie zaraz, jak będą wyglądać. Dobra, paznokcie zrobione, jak widać mam manię na ten kolor w tej jesieni. Wyszły tak średnio, ale to właśnie dlatego, że malowałam je na kolanie. Bo nie mamy tutaj żadnego stołu, a Kapi zajmuje jedyne biurko. I użyłam nowego hardtopu, tego niby mocno świecącego. No i póki co prezentuje się, jakby faktycznie był jakiś lepszy, ale to się okaże za parę dni, bo zawsze na początku te hardtopy tak bardzo błyszczą, a potem matowieją i się rysują. I użyłam też nowej bazy, tej takiej witaminowej, ale ona tak okrutnie śmierdzi, więc totalnie jej nie polecam. Nawet jeżeli faktycznie ma polepszyć stan paznokci, to ten smród po prostu nie jest tego wart, więc tak się prezentują moje paznokcie na najbliższe 2, może 3 tygodnie. Chciałam dorysować sobie tutaj taką dynię, ale zapomniałam, że nie mam czarnego lakieru, więc muszę dokupić. No nie, znowu muszę coś dokupić, Kasi. No miałaś nie iść. Właśnie, miałaś zamówić tylko. Tak, może. 22:30, my się zabieramy za żarełko. Ochcia w tym momencie robi nam wczorajszy obiad tego kurczaka, co mieliśmy wczoraj. I do tego jeszcze krążki cebulowe, które kupiliśmy w Lidlu, więc odżywiamy się świetnie. Mało tego, w Lidlu była promocja na ten tydzień amerykański, więc poszliśmy i to kupiliśmy. Tak, ale dokupiliśmy też suszoną wołowinkę i mówię wam, jeżeli nigdy nie sprawdziliście suszonej wołowinki, nie wiecie jak smakuje, Jezus, musicie iść do Lidla i kupić sobie jedną paczkę. A to i tak nie jest taka najlepsza na świecie. A to nie jest tak najlepsza na świecie, bo kiedyś byłem na praktykach i jeden z moich kumpli zrobił taką wybitną suszoną wołowinkę, naprawdę. Takie grube, nie grube plastry, tylko takie cienkie plastry, ale naprawdę długo się to żuło. Naprawdę, trzeci raz powtórzę, naprawdę, ale jestem, jak już myślę o tej wołowinie, jak ona była świetna, jestem tak podekscytowany, że o mój Boże. A gdybyście byli ciekaw, dlaczego mam takie wypieki? Po prostu bardzo jestem zaangażowany w granie i wiecie, ryj otwarty, gdyby Oksia nagrała, to i wiecie... No, kiedyś cię nagram. Tak, do monitora. Mniej więcej tak wyglądam, więc to przez to. Niam, 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 niam. Dobra, jest już późno. Ja teraz mówię cicho, bo Oksia śpi. Jest koło godziny, nie wiem, 3, 4. Więc dziękujemy za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że się klasycznie podobało. Mam nadzieję, że Oksia jutro rano nie będzie zła. Właściwie już dzisiaj, ale jutro rano nie będzie zła. I mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle. Do zobaczenia kiedyś tam. Bye.